Cześć! Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z No Man's Sky. Tak, i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj zrobimy sobie automatyczną jednostkę wydobywczą, którą postawimy sobie na złożu emerylu. Bo teraz, jak już pozbieramy tutaj nasze roślinki, to już będziemy mieli wystarczającą ilość materiałów, żeby drugi smar po prostu wytworzyć. Żebyśmy mogli po prostu zrobić no, taką otóż jednostkę wydobywczą. No dobra, tutaj najpierw też inne rośliny podbieramy, wiadomo, żeby sprzedać i inne rzeczy w ogóle też. Taką jednostkę wydobywczą do emerylu fajnie będzie mieć, będzie nam zbierało emeryl, będziemy sobie mogli odbierać tego sprzedawać, bo emeryl jest dosyć ceniony w galaktycznej sieci handlowej. Więc tak, z czego się ten smar dokładnie robi. I też na pewno się zajmiemy zrobieniem do naszego multinarzędzia, do konkretnie do błyskacza, technologię Ricochet Tau, bo zdobyłem sobie, grałem troszkę sam w ogóle. Aha, mogę zrobić niestabilny żel, ale z czego się ten smar robi? Poszukam na kopry. Kopryt powinienem mieć. Raczej nie tutaj, ale gdzieś na pewno. Tutaj bierzemy ten korzeń gamma, bo po to go tyle zbierałem. A właśnie, z czego się robi kwas? Bo kwas będziemy potrzebować. Musimy zrobić płynny materiał wybuchowy, którego jak opchniemy, to dużo, dużo hejsu będzie i w ogóle. A kwas robi się 600 i gzipków, 25 mordytów. Więc ja sobie tutaj te grzyby i tak hotuję. Więc schowam, ile mam teraz tych grzybów? Halo, tak się zapytam. 500. Pany! My sobie dzisiaj zrobimy płynny materiał wybuchowy. Niestabilne żele też mamy. Dobrze, może nawet jeszcze jeden niestabilny żel zrobił, bo to się z kaktusów robi. Chcę go tutaj schować od razu, bo sam niestabilny żel też można wrzucić. Tak. Zresztą teraz, jak też możecie zauważyć, że patrzycie na kamerkę, jest ona pod innym kątem. A tu dlatego, jeżeli wiecie z wczorajszego filmu informacyjnego, po prostu małe przestawki wszędzie robiłem, dlatego też Was zapraszam, żebyście oglądali ten odcinek do końca, bo na końcu jakby będzie taki fragment, taki króciutki, gdzie nagram po prostu, nawet tak bez głosu, po prostu tak nagram, jak wygląda to po tym drugi monitor powrócił, więc też mi jest łatwiej nagrać, mam tutaj podgląd swojej kamerki, widzę siebie. Na drugim mam, wiadomo, grę, obraz z konsoli. Ale dobra, chodźmy teraz na dół. Idziemy. No i mam nadzieję, że cieszycie, że jest kolejny odcinek. Dzisiaj być może jeszcze dwa lecą, planuję, jak mi się uda wbić na serwer Skyblocka nagrać. Jeszcze singla, więc czekajcie dzisiaj cierpliwie. Dobra, chodźmy po kopry. Tego mam troszkę chyba. Zresztą też będę musiał sobie zasadzić, bo niedługo mi się skończy, a smaru jakby to dosyć często się używa, ale dobra, mamy już wystarczającą ilość. Robimy smar. Dokładnie tak. Klastry nanitowe sobie schowam tutaj, gdzie inne klastry nanitowe. Tak, chodźmy sobie przede wszystkim najpierw sprzedać rzeczy, których teraz nie będziemy potrzebować z farmy, które mamy w budynku. Co postawimy tą jednostkę wydobywczą wtedy i zrobimy ten płynny materiał wybuchowy. Więc wszystko pięknie dzisiaj idzie. Mordyt mogę sprzedać, bo go tam mam chyba. A jak nie, to najwyżej się jakieś zwierzęta pozabija, bo poluje się. Okej, tu jest ten mordyt też. Kule grawity jak najbardziej. Smar zostaje, kopryt też. Pąki, miętko, miętki sprzedamy. I dobrze.
i być może dzisiaj wystarczy czasu, tutaj mam podgląd, też widzę ile trwa odcinek, to może jakieś, nie wiem, jakieś questy powykonujemy. Ja mam nawet jedno, niedokończone, eksterminacja stworzeń. 12 stworzeń, to nie jest jakoś dużo, ale jak to ogarniemy, to będziemy mogli sobie poszukać questa, wykonamy i jakąś nagrodę dostaniemy fajną. Dobra, chodźmy teraz po resztę materiałów na jednostkę wydobywczą, bo resztę mam. Bodajże w tym kontenerze, czy w tamtym, następnym? W następnym. Dobrze, głos się widzę dobrze nagrywa. Tak, to było tak potrzebne, tak. Tak, i już możemy to zrobić. Więc chodźmy na jakiś emeryl, tutaj, który jest w pobliżu. Tutaj nawet co nie muszę tego ogniwa ustawiać, bo ja po prostu będę pamiętał, który to jest, bo to jest bardzo bliziutko. A jeżeli nie, to po prostu ten odcinek włączę i zobaczę. I okej, możemy postawić. Postawiamy. I ona nam tutaj będzie kopać. Trzeba jakoś aktywować, czy co? Już nie pamiętam. Ją trzeba naładować. No tak, teraz troszkę po Atlas Rises się pozmieniało. No, może tylko, no wezmę sobie. Może nim od razu może naładuję sobie. To mu sporo jest. Nie. I dobra. Naładujmy sobie. Plutonem. Okej. Okay. Pracuję. Zbiera nam emeryl. Piknie. No to tutaj się działa. I o to chodziło. Jeszcze tą żniwiarkę atmosfery bym sobie postawił, ale czekajcie, jak się ją robi? Może bym sobie sam zrobił. W sumie też potrzebuję ten kwas, a ja wolę jeszcze dwa nawet. Teraz sobie to zrobię sam. Albo może na live jakimś. Ale prędzej sam. Po prostu te dwa kwasy teraz dopiero jeden bym mógł zrobić, a ja chcę to wykorzystać do tego płynnego materiału wybuchowego, który jak sprzedam, to będzie dużo hajsu. Tak, mały laczek, bo baza się musi wczytać, to zawsze niestety wygląda, jak się podchodzi do bazy. I zaraz tego questa będziemy wykonywać, nie? Jak to ogarniemy. Mamy dopiero 7 minut odcinka, tak naprawdę zaraz 8. Więc... no... śpiechu. Po prostu poszukamy jakichś stworzeń tutaj sobie. Znaczy tą technologię chyba najpierw myślę, że ogarniemy. Jeżeli nie wystarczy czasu, to wtedy jeszcze z tymi stworzeniami. Więc tak, weźmy sobie... Bo chcę najpierw tego rykoszeta zrobić. Bo ja mam rykoszet Sigma, ale poznałem technologię rykoszeta Tau, czyli lepszego po prostu. Dobra, resztę tutaj tego sobie tak schowamy. I co, bierzemy sobie to. No i to. Robimy sobie kwas. Bierzemy to. Niestety, że resztę będzie można ich sprzedać. Bo my też jeden jest, patrzcie po ile. Po 80 tysięcy. I możemy to zrobić. Jezu, jaką to ma wartość. Dobrze, resztę tej rzeczy schowajmy. Kopry tu schowajmy i mordyt. Dobrze, i chodźmy jeszcze sprzedać to. Ile mamy teraz hajsu? Będziemy mieli coś około 3 milionów, więc ładnie. Jak zbieramy na frachtowiec, to mile widział. Bo zbieramy na frachtowiec, żeby nie było taki cel. Myślę, że na pewno się jakiś kiedyś live'ik pojawi, może nawet dzisiaj później, jak będzie mi się chciało. Czy po prostu chodzimy, wykonujemy questy, zbieramy hajs, sprzedajemy i w ogóle. Żeby na frachtowiec zarobić, bo taki frachtowiec to dobra, czekajcie, najpierw... A tu jest za mnie, a bo to zależy od terminalu. Ale tam dobra, jest niestabilne żele. Ile po niestabilnych żelach będziemy mieli? No, sporo. I teraz to. Że to nie było porówny milionik, bo jednak zależy od terminalu też, jak to jest, ale mamy 3 miliony i pikny.
pięknie. Bardzo pięknie. No. No. Zmienili teksturę tego? Plecaczka naszego? Dziwne. Ale dobra. Przede wszystkim, tak, jeżeli chcemy tą technologię zrobić, to musimy się pozbyć jakichś, bo nie ma tutaj miejsca, chyba nie ma pojemniejszych. Dlatego rykoszytu Sigma się pozbędziemy, bo jak to ma być różka Tau, to... I po prostu i tak będzie lepszy, więc to usuwam. I dobra, i... Weźmy tutaj to. Tak, potrzebujemy na pewno bardzo dużo platyny. Cynk mamy, mikrogastan, kanina, co zrobimy, więc platyny potrzebujemy dużo. Zobaczę na tym, czy mam. Jeżeli nie mam, to po prostu będziemy zachodzić i zbierać, skanować. Dobra, tu nie ma. Sprawdźmy sobie jeszcze ten kontener. Nie, nie ma. Chodźmy dalej zobaczyć. Weźmy sobie ten pojazd. Nie ma? Znaczy nie, jaki pojazd? Jeżeli nigdzie nie będzie w pobliżu, to to jest gdzieś dalej pojedziemy, a tak to... Chociaż będziemy mogli sobie gdzieś dalej pojechać. Tu nie ma. Bardzo razem trzymam tak u siebie po prostu, nie? Też nie ma, w ogóle cynku bardzo dużo. I ostatni. Nie mam. Mam tylko to 50, bo ja rozebrałem tamten. Chyba weźmiemy sobie razem Goluk Nomady. Ile mamy paliwa? Dobra, sporo. Zresztą, czekajcie, może mam troszkę plutonu, żeby jeszcze powodować. Mam! To jedziemy sobie gdzieś dalej. To jest szybki pojazd, więc się oddalimy. Wiem, że Goluk Wędrowca też jest szybki pod tym względem, że to przyspieszenie mu jakby dłużej działa, ale on też sam z siebie jest szybki ten pojazd. Po prostu prędkość swoją, taką normalną, bez dopalacza ma dobrą. Więc jedziemy. Gdzieś dalej po prostu, gdzie nas jeszcze nie było. Mam nadzieję, że najpierw w górze nie będzie. Nie będzie, znają swoje szczęście. Więc myślę, że dzisiaj... Normalnie jakby po prostu... normalnie jakby mi to gra na to specjalnie zrobiła, nie? Tak po prostu tak centralnie na coś mi gra po prostu zrobiła, nie? Mam nadzieję, że oby nie było burzy. Burza się zaczęła. To dobre to. Dobra, jedziemy. To lepiej tak grzecznie odpowiadać. Okej, zaraz będziemy miała wystarczająco daleko. Okej, jedziemy. Tak dobry ten pojazd. Dobra, zaraz będziemy mogli się zatrzymać. Może nawet już teraz. Tutaj czekajcie. Jest burza. No, no cóż, i szukamy latynka. Chcę tam 9, chcę pluton, tam sklep. Przy okazji te rzeczy, te kaktusy, będziemy też zbierać, bo one wolno rosną normalnie w bazie. Ok, to 5 mniej więcej dostajemy, chyba nie zawsze równo. Potrzebujemy tego dużo. Ile my tego potrzebujemy? Czekajcie. Miałem już na tym. Potrzebujemy tego aż 300. Więc nie wiem, czy w tym odcinku to się uda zrobić w ogóle. Tylko czekajcie! Ja cynk też będę potrzebował. Przy okazji są zwierzęta, które też będę mógł zabijać w sumie, żeby questa zrobić. Proszę, dawać mi tu cynk, bo cynk mi się za chwilę przyda, żeby se ładować.
ochronę. To burza to jakaś masakra. Czekajcie, ja tutaj od razu też mam błyskacz przełączyć, chcę powiedzieć. Mam jakąś broń naładowaną? Nie mam. Oj, ej, ej, ej. Pany. Co mnie, ty mnie bić chcesz? Nie ma do bicia. Tylko weźmy sobie tutaj od razu to obłączmy. W celach naszych. Myślę, że bez walki ze strażnikami się... Okej, szybko ładujmy sobie tutaj. Mam nadzieję, że... Myślę, że też, że... Bez walki ze strażnikami się nie obejdzie, bo... Oni na pewno się do nas... Przyprują o to, że zabijamy zwierzęta. No patrz, jakie uniki! Trafić nie mogę, no... Dobra, na serem wydobywczym. No patrzcie, jak ja trafić nie mogę! Jednak wystrzelana, to ja dobry nie jestem. Bo... Patrzcie, jakie to uniki robi! Koledzy już przyszli, tak? Ha! I co? Ale unik, nie? To super. Co, laserem cię muszę? No, mam w miarę mocny. Aha, oko najwięcej damage'a mu zabieram. Chociaż burza się kończy, to dobre. Muszę sobie troszkę węgla zebrać i chcę błyskacz naładować, bo wolę błyskacza będzie. Come on, węgiel. Czym z tym węglem? A robi się noc, czyli będzie zwykle zimno, ale to zimno nie jest takie złe jak burza. Zaraz mógł sobie latarkę włączyć, żeby ciepło mi było. Dobra, daj mi tutaj to. Błyskacz. Dobrze. Mam na błyskacz przełączone. Teraz włączmy to. Okay, przy okazji właśnie taki quest tam wykonuje. No! Jaki ja kolor strzelam? Ja nie mam jeszcze tej technologii, ale jakiś żółt strzelam w ogóle. No dlatego, że tej technologii nie ma? Na żółto strzelam. Ciekawe. Dobra. Taka zwykłe stawać ją mieli jako tako wykonanego. Patrz, jak mnie te ładunki namierzające wkurzają. Jak chcę tego strzelać. No, błyskać jest lepszy niż te mocne strzały, bo on nim przynajmniej się trafia. No w niego masz strzelać, Jezu. Przynajmniej to sensownie w ziemię strzela tym namierzającym, bo... Coś tam widzi. Tylko jeszcze jedno i będziemy mieli questa takiego też. Dobra, co potem wrócę. Do brokera misji, ale teraz skanujemy i szukamy więcej platyny. Której potrzebuję też. Ile mam tutaj czasu odcinka? 20 minut. Dobrze. Więc myślę, że za chwilę będziemy po prostu kończyć, ja sobie sam tą technologię jakby zrobię. Wtedy. Nie ma sobie jeszcze nigdzie. To jest chyba to, co zebrałem. Tak. Nigdzie dalej nie ma. Okej, co tu mi się podświetla? Schron. Jakiś. Chodźmy do tego schronu zobaczyć.
więc myślę, że sobie dzisiaj później tego live'ika myślę, że spróbujemy zrobić. Nie wiem, który dokładnie godzinie, ale spróbujemy zrobić. Jako, że jest sobota, live miał być mniej więcej w sobotę. Więc myślę, że to można zrobić na spokojnie. Dobra. Skoro chodźmy jeszcze i tam sobie zakończymy odcinek. Tą platynę sobie sam rozbieram, już nawet nie na live, tylko sam. Na live będziemy zajmowali się wykonywaniem questu i ogólnie zbieraniem hajsu na frachtowiec. Więc to sobie zapiszmy. Tak, spoiler, który dzisiaj wykonywam. I co, tak naprawdę to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Za chwilę jeszcze zobaczycie, jak moje nowe ustawienie sprzętu wygląda, bo jeszcze za chwilę taki króciutki filmik, gdzie pokażę wleci, ale co, trzymajcie się i cześć! We'll be right back.